drodzy, dzisiejszy dzień zaczniemy sobie od szybkiego koktajlu o smaku masła orzechowego. Jeden z moich takich ulubionych koktajli to jest właśnie ten. Jest fajną opcją, ponieważ mam 15 minut do wyjścia, także na pewno zdążę. Zaczynamy. Potrzebujemy banana, tutaj jest około 180-200 gramów, tak myślę. Cynamon, płatki owsiane, masło orzechowe. I ja sobie wszystko tym razem zrobię na napoju owsianym. Oczywiście można tutaj użyć mleka, jak wolicie. I dodam sobie jeszcze odrobinę odżywki białkowej, żeby mieć więcej tego białeczka. Ale możecie to pominąć, jeśli nie macie odżywki białkowej, to spokojnie. Standardowy przepis jest bez białka. Teraz wam powiem, ile dokładnie go jest. Tutaj będzie 160 gramów, tyle starczy. Płatki owsiane. Nie żałujcie tego cynamonu, ale też nie wolno przesadzić, bo wtedy będzie za gorzki. Ja sobie dałam 10 gramów tej odżywki. Masło, ale by mi to teraz spadło. 20 gramów tego masła orzechowego albo 15, jeśli chcecie mieć intensywniejszy smak, to dodajcie sobie więcej. Blendujemy. Shake jest gotowy. Pachnie pięknie. Wow. To jest naprawdę dobre. Mam koleżankę, która tego szejka piła w dzień na śniadanie przez, uwaga, pół roku. Przez pół roku i się nie znudził. I w zasadzie nie dziwię się, bo naprawdę jest kozak. Spróbujcie. Dzisiaj na obiad zrobię sobie rybkę. Dawno rybki nie jadłam, mamy piątek, także idealnie się składa. I zrobię tą rybę z ziemniaczkami. Tutaj już mam je obrane, do tego szpinak, papryka, pieprz ziołowy, sól, pieprz i czosnek. I w zasadzie to będzie tyle chyba z naszego obiadku. Zrobię sobie tą rybkę w piekarniku z tymi przyprawami. Ugrilluję jeszcze paprykę. Ten szminak będziemy kroić na takie mniejsze kawałki, będziemy go siekać, bo patrzcie, jakie on ma liście. Ząbek czosnku, pamiętajcie, że nie musicie obierać tego ze skórki, tylko... Ups, urządzenie samo to zrobi. Co jest? Chodzi bez skórki. Wow! Ja go sobie podzielę na dwie porcje, wsadzę do tej folii całość w przyprawie, dodam odrobinę masła, zamknę i do piekarnika, który mi się teraz nagrzewa.
Kolacja będzie się składać z dwóch części, na słodko, a druga wytrawnie i będę robić coś nowego. Nie wiem do końca jeszcze co. Sprawdzimy sobie razem, czy wyjdzie. Mam w planach zrobić takie jakby pieczone bagietki. Tutaj ma taką ciabatę, którą kupiłam. Do tego nasza pasta będzie się składać ze skyru, fety i tutaj, uwaga, uwaga, tutaj mi się jeszcze dusi papryka, ponieważ chcę odciąć tą skórę i wszystko razem zblendować. Z dodatków to bazylia i może jeszcze dodam oliwki. Fajnie by tutaj się sprawdziły suszone pomidory. Aha, i zrobię jajko po benedykcińsku, tak to się chyba mówi, po benedykcińsku, tak. Moja druga część kolacji to po prostu skyr waniliowy, mój ulubiony, truskawki, banan, cynamon i masło orzechowe. Będzie chyba tyle. Poszalałam. No dobra, niech będzie 45, dam 50, a co? A co? Będzie przynajmniej smaczne, chociaż nie wiem, czy nie za dużo, bo nie wiem, czy... Dobra, inaczej, zmiana planu. Dam na razie 30, ewentualnie dodam. Myślę, że papryka jest już gotowa. Patrzcie, jaka mięciutka. Skórka raczej odejdzie, już widzę, że odchodzi, także ja to ogarnę. Drobina chili i jeszcze pieprz ziołowy. Generalnie to jest dosyć słone, ale myślę, że jak się połączy to z pieczywem, z jajkiem, to myślę, że będzie w porządku. Miejmy taką nadzieję, ale coś czuję, że to będzie banger, naprawdę. Że ten przepis to będzie kozak totalny. Wbijamy jajo. Tak będzie mi lepiej i bezpieczniej je dodawać do wody. Dodajemy ocet. Dobra, kroimy go na takie plasterki pod skosem. Idę je szybko rozmrozić w mikrofalówce. I na górę jeszcze cynamon. To ważna rzecz, mianowicie naszą pastę wkładamy do lodówki. Zobaczyłam, że mam suszone pomidory i oliwki w lodówce, także to będzie ostatni dodatek do kanapek. Robimy wirek, robimy. I hop. Ja robię coś takiego zawsze, żeby to się tak złożyło. Coś chyba jest. Dużo mi wypłynęło, ale coś tam się złożyło. Dobra, jest. Będzie dobrze. Wyciągamy. Powinno już być ok. Nie wiem, czy nawet nie za długo. No. Dałam chlebek do tostera, jest troszeczkę chrupiący, ale chcę go jeszcze podsmażyć. O, o takie coś mi właśnie chodziło.
jedna i druga. Nasze buły wykładamy na talerz, ale pachną pięknie. Ta masa w lodówce troszeczkę zwęzniała i dobrze. Nie będę wam już robić smaka i czas się pożegnać. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście wszystkie przepisy macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Hej! Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Zapomniałam o moim jajku. Nie wierzę w to.